bieżącym numerze niemieckiego tygodnika Focus ukazał się artykuł Herfrieda Minklera, czołowego politologa niemieckiego, profesora Uniwersytetu Humboldtu w Berlinie, autora znanych książek o powrocie imperium jako formie politycznej i o genezie I wojny światowej. Artykuł nosi tytuł Die Macht einer starken Mitte, władza silnego środka, i jest zapowiedzią nowej książki Münklera, która właśnie pojawia się na rynku. Ten silny środek to oczywiście Niemcy, które muszą się podjąć zupełnie nowych zadań, przestać ociągać się i wreszcie w pełni przejąć przywództwo w Europie, a nie kierować nią z tylnego siedzenia jak dotąd. Autor twierdzi, że nie oznacza to jednak powrotu do agresywnej i nieodpowiedzialnej polityki Wilhelma II, gdyż obecnie najważniejszy rodzaj władzy to władza ekonomiczna i kulturowa, a nie militarna. Zauważa jednak, że rola Niemiec ciągle się zwiększa i obejmuje już także politykę bezpieczeństwa i politykę zagraniczną Unii, a nie tylko politykę fiskalną i gospodarczą. Kryzys ukraiński przyczynia się zatem do zwiększenia władzy Niemiec także w tych obszarach, tak jak kryzys ekonomiczny wzmocnił ich władzę gospodarczą. Niemcy, pisze Minkler, muszą się przyzwyczaić, że nie będą lubiani przez wszystkich, muszą się zająć sprawą zbyt nadmiernego w sensie geograficznym rozszerzenia Unii Monetarnej i Unii w ogóle i wyznaczyć granice swoich zdolności do kompromisu. Minkler wspomina w tym kontekście, że Niemcy powinni jednak dzielić się pracą z innymi, przede wszystkim z Francją i Polską. Rzeczywiście zaczęto to robić. Podczas gdy Hollande negocjuje wraz z Merkel warunki pokoju, warunki rozejmu z Putinem, Donald Tusk pilnuje interesów Brukseli, a premier Schetyna zapewnia całkowitą zgodność polskiej polityki z intencjami Berlina.